Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj Pinderek, test trwałości. Nie będę za długo przymulał. Króciutko, zobacz jak to wyglądało, a na koniec kilka słów ode mnie, jeżeli chodzi o ten test pod względem wizualnym i tej trwałości niby i zabezpieczenia na oponie. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. We'll be right back.
samego testu. Może inaczej. Zacznę od dystansu, który pokonał ten dressing. Znaczy, moim zdaniem on się skończył właśnie 27. Jeżeli chodzi o dystans 1200 km, bodajże chyba 1249, a ilość dni 60, z czego 2 tygodnie stał w garażu. Malowanie, detailing wnętrza, detailing, nie kosmetyka. Tutaj już naprawdę odbył się detailing wnętrza. Także można powiedzieć, że 46 dni tak naprawdę takiego, powiedzmy, miejskiego jeżdżenia. I teraz tak, co do dressingu. Aplikacja fajna, wykończenie fajne, ale w okolicach 2 tygodni zauważyłem, że te efekty wizualne znikają. Tak naprawdę po tygodniu już widziałem, że jest, kurczę, tak, no, ta opona jakby straciła swój urok. Po 2 tygodniach to już w ogóle padaczka. Wiedziałem, że on tam jest, ale efekty wizualne jak dla mnie szybko znikły. Naprawdę bardzo szybko. Dressing siedział oczywiście, chronił, ale kurczę, no, tak naprawdę spodziewałem się czegoś lepszego. I nie to, że ja neguję ten produkt. Nie, on jest fajny. Tylko, że ja od tego produktu wymagałem więcej. Przy tej cenie i jako, że jest to Binder, bo wiadomo, nie jest to firma Krzak od pana, bez urazy dla Stanisława, od pana Stasia ze Stodoły, tylko no, Fireball, no kurczę, troszeczkę jest na rynku i nie jest to jakaś firma, która podrzędna, że tak powiem. Tylko rzeczywiście można powiedzieć, że zakrawają o wysoką półkę, jeżeli chodzi o kosmetyki. Podobnie jest z Binderkiem. No, oni starali się to jakoś wypośrodkować, więc tutaj Binder, jak dla mnie, stawiam, że to jest półka wysoka. O, bynajmniej cenowo, na pewno. Oczywiście nie zawsze, wiadomo, cena idzie z jakością. Tutaj moim zdaniem właśnie tak jest, że ta cena do jakości nie jest do końca, jak dla mnie, satysfakcjonująca. Z tego względu, że efekty wizualne szybko znikły. I on tak naprawdę długo nie posiedział. A dowodem tego jest to, że z prawej strony położyłem dressing innej firmy, której testuję, bo zawsze tak robię. Kładę dwa dressingi, żeby mieć właśnie dlatego, żeby mieć właśnie różnicę. Zobaczyć porównanie, bo jakbym położył na wszystkie koła, to nie miałbym tego porównania. Więc zobacz, jak zachowuje się, jak wygląda w ogóle dressing też 27 lipca, bo w tym samym dniu aplikowane, w porównaniu do Bindera. Jak widać, tam jest grubo odcięcie. Że tam śmiało, że tam mocno ten dressing jeszcze siedzi, a produkty były aplikowane w tym samym dniu. W tym samym dniu, ta sama godzina aplikacji, więc tutaj i te same przejazdy, także tutaj ten dressing jeszcze w tym momencie, co chciałem powiedzieć, skup się, test trwa. Zabrakło mi, kurczę, słowa. Test trwa, także no, Binder i jest to produkt japoński. A jaki? Myślę, że za jakiś czas wskoczy. Dobra, ale wracając do Binderka. Najgorsze jest to, że tak naprawdę po 2 tygodniach, w okolicach 3, nie odczułem takiego jakby oczyszczania się tej opony. Ona moim zdaniem łapała brud, po prostu. To, co było na glebie, nie było tak, że no... Są dressingi, przy których rzeczywiście ta opona się nie brudzi. Moim zdaniem Binder do takich nie należy. Bynajmniej na tej oponie. Bo będę chciał zrobić jeszcze test zimowy oczywiście na innej oponie, na Michałach, i tam dressingi leżą fajnie. Zresztą na tej oponie też. Więc co do Bindera. To nie jest tak, że ja go neguję. To jest bardzo fajny dressing. Cena do jakości tutaj dla mnie średnio, jeżeli chodzi o trwałość. Wykończenie fenomenalne, wiadomo. Ale jak dla mnie, w dalszym ciągu numerem jeden jest Dodo Juice, Taromania, i on wytrzymał 77 dni i ja tam jeszcze w filmie pokazywałem, zresztą propozycja filmu się pojawi, że on jeszcze siedział, on siedział i ta opona jeszcze nie wyglądała źle, no ale już też stwierdziłem, że kończę, bo wizualnie też nie fajnie wyglądało. Tutaj efekty wizualne jak dla mnie szybko się skończyły i to mnie boli przy tym dressingu, żeby on chociaż miesiąc, ta opona naprawdę fajnie wyglądała. Tu niestety tak
kurczę, na drugie czy trzecie mycie to już tak zdechło. I to mnie najbardziej boli w tym dressingu, ale on oczywiście zabezpiecza. No dobra, myślę, że nie będę się dalej wypacał. Moją subiektywną opinię znasz co do dressingu. Bardzo fajny. Cena, jakość tutaj, no kurczę, niestety. No testy, raczej super dressing, ale test trwałości na chwilę obecną zweryfikował mi go tak, no że może inaczej, że widzę go jako średniaka. Cena, jakość bardzo średnio i szkoda, szkoda. Szkoda, kurczę, że ten efekt wizualny tak szybko traci. No dobra, bo się powtarzam. Nie będę zamulał. Dzięki za obejrzenie. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!